Jest to trzecia już edycja hawajskich spotkań na Łazarzu i w sumie pomysł wyszedł zupełnie jakby przypadkiem, ponieważ zaczęło się od inicjatyw oddolnych i pomyślałam sobie dwa lata temu, jak zaczęłam inicjatywę oddolną robić z Centrum Inicjatyw Międzykulturowych Horyzonty, że interesują mnie Hawaje, sporo wiedzy na ten temat mam, nie byłam nigdy na Hawajach, ale od 2005 roku zajmuję się hawajską pracą z ciałem kinomana i przy okazji właśnie bardzo tak gruntownie poznałam tą kulturę hawajską, ale to, co było dostępne tutaj w Polsce. I dlatego zaprosiłam do współpracy również moją koleżankę, która również zajmowała się i zajmuje hawajską pracą z ciałem, która również tańczy taniec hula. I zaczęłyśmy dwa lata temu taki projekt hawajskie spotkania na Łazarzu. I on się zaczął rozwijać w sposób bardzo naturalny. Także jak się okazało, że w kolejnym roku jest również taka możliwość, to zrobiłyśmy hawajskie spotkania na Łazarzu numer 2. I tam również powstał taki pomysł, żeby stworzyć co roku hawajskie lei na Łazarzu, robione przez mieszkańców Łazarza. I w zeszłym roku robiliśmy po raz pierwszy takie lei. Lei, czyli wieniec hawajski, girlanda hawajskich kwiatów. I w tym roku zrobiliśmy już w zeszłym tygodniu lei z mieszkańcami Łazarza, które ma 8 m 70 cm i obecnie zdobi skwer Eki. Proszę powiedzieć w takim razie, kto współpracuje, z kim pani pracuje i co dalej będzie się działo jeszcze podczas tych najbliższych dni, bo to będą naprawdę, tak? Tak. To były 4 spotkania. Pierwsze spotkanie w tym roku to był wykład w zeszłym tygodniu, wykład, który wprowadzał do kultury hawajskiej. Drugie spotkanie to było spotkanie, na którym pletliśmy wieniec lei wspólnie. To jest spotkanie, na którym printujemy spódnice hawajskie i robimy sobie girlandy z kwiatów po to, żeby jutro wystąpić w tym i żeby jutro nauczyć się w tych strojach, które dzisiaj przygotujemy, tańca hula. Próbujemy tutaj jak najbardziej wejść w tą kulturę hawajską, a w kulturze hawajskiej było często tak, że tancerz hula sam musiał sobie zrobić strój, więc my jakby to rekonstruujemy, ten sposób podejścia do tańca hula. Zajmuję się tańcem hula od wielu, wielu lat i miałam okazję uczestniczyć w spotkaniach z nauczycielem z Hawajów, który opowiadał nam o kulturze, o zwyczajach, o tradycji. I tutaj robimy spódnice, które na materiale, który imituje trochę tapę, ten pierwotny materiał, z którego były robione spódnice. Bardzo taki etniczny, bardzo związany z ziemią. I tradycyjną metodą było printowanie, czyli robienie jakby pieczątek z albo z roślin, albo z drewna, albo były takie, te wzory były rzeźbione, tak? I tutaj są jakby, imitują pieczątki tradycyjne, ale metoda jest jak najbardziej tradycyjna. I były używane naturalne barwniki, tutaj jest oczywiście akryl, tak? I to jest na jutrzejsze zajęcia z tańca. Jakie są motywy? Motywy roślinne, głównie odwołujące się do tradycji odbijania, odciskania roślin, tak, na materiale. Natomiast motywy graficzne są związane już stricte z ich symbolami i takimi już rdzennymi wzorami. Wzory często były ukryte. Wzór dany był dla danej szkoły, halał był właściwy, natomiast żeby nie był bezpośrednio odczytany, był ukryty wśród wielości tych wzorów, więc one są po prostu jakby no, troszeczkę jakby idą w tą stronę te wzory i tak się odwołują do tradycyjnych symboli. Czy jest duże zainteresowanie? W tym roku ze względów bezpieczeństwa były zapisy na te zajęcia, ponieważ planowaliśmy w razie pogody, jak będzie ciepło, robić zajęcia w ogrodzie Łazarz. I to udało się w zeszłym tygodniu i wtedy było mnóstwo osób, ponieważ też przychodziły osoby, które są mieszkańcami tej okolicznych bloków. Jak widziały, że coś się dzieje, to po prostu przychodziły i też z nami plotły wieniec. No dzisiaj jest burza, pada deszcz, więc przynieśliśmy te zajęcia do klubu Krąg, dlatego są zapisy i dzisiaj jest ograniczona ilość osób. Już niektóre osoby nie mogły tutaj przyjść ze względów właśnie bezpieczeństwa. Hawajskie spotkania na Łazarzu stały się też takim miejscem przy okazji spotkań osób sprawnych z osobami z niepełnosprawnościami. Ja zajmuję się, prowadzę teatr Przestrzeń Działań Otwartych. Jest to teatr integracyjny dla osób z niepełnosprawnością, dla osób niepełnosprawnych, sprawnych, artystów, amatorów, terapeutów. I
osoby z niepełnosprawnościami, głównie intelektualnymi. Od samego początku hawajskich spotkań na Łazarzu towarzyszyły nam, przychodziły na te zajęcia. I hawajskie spotkania na Łazarzu stały się takim miejscem integracji właśnie środowisk osób niepełnosprawnych i środowisk osób sprawnych, również na tych zajęciach, które się odbywają na zewnątrz, często przychodzą dzieci z rodzicami. Także rzeczywiście staramy się jakby też zrobić to, dotrzeć do tego, co było na początku, kiedy ludzie siedzieli wspólnie, jako wspólne plemię, kiedy byli razem, bez żadnych podziałów i jakby gdzieś nam takie rzeczy wychodzą. Dlaczego przychodzisz na te zajęcia i co się podoba i co dzisiaj robicie? Robimy budnice. Hawajskie. Bo dzisiaj robimy spółniczki hawajskie. A jak to się robi? Najpierw się maluje i potem się odciska. A to są ciekawe, fajne zajęcia? Tak, fajne, bardzo fajne. Co robicie dzisiaj, jak się podobają? Spółnicę i tunika. A dlaczego to robicie? Na Hawaje. A kiedy będą te Hawaje? Jutro. Jutro. Co będzie jutro? Tańce hawajskie. Hey, 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 hey.
i jakiejkolwiek opieki.